witam Was. Wylądowałem tutaj w Karpaczu u znajomego, iluzjonisty jestem, który prowadzi zarąbisty teatr cyrkowy. I wszystko Wam dzisiaj pokażę. Wstałem niedawno, zjadłem śniadanie, a za chwilę idziemy składać namiot po sezonie. I jeszcze przed złożeniem namiotu zrobię sobie kilka zdjęć światowi, żeby mieć na pamiątkę. I wiem, że tu przyjadę w sezonie występować dla młodzieży. A tu się znajduje mój pokój. Tutaj śpię. Tu są moje walizki. Tu jest nowe moje, są zabawki do pokazu. Tutaj tak samo. Nowy stoliczek. Poznajecie te miejsce? No i tu z pięknego okna jest widok na piękny szyld, gdzie tu różne wycieczki przyjeżdżają i odbywają się tu cykliczne występy. Tylko prosto w Cyrklandzie. Widzicie? O, super. Mi się podoba bardzo. A tak wyglądają pobliskie okolice tutaj. No i zaczynamy. Pokażę Wam, o co tu teraz chodzi. Tu są wszystkie domki, gdzie były mieszkalne i są dalej mieszkalne. A tu jest namiot cyrkowy. Tutaj jest super restauracja w sezonie. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. A tu są pokoje mieszkalne dla artystów, którzy przyjeżdżają występować. A tak wyglądają łóżka w tym domku białym dla artystów, gdzie przyjeżdżają i gdzie nocują. Tak samo w oto tym pięknym namiocie cyrkowym. I jeszcze co chciałem Wam powiedzieć. A tu się znajduje super pizzeria magiczna i tu się również odbywają pokazy i spektakle dla dzieci, jak i dla dorosłych. Możesz tutaj spędzić komunię, bankiet, wesele w tym klimatycznym miejscu. I tyle Wam mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo tu zobaczyłem, to sam się za głowę chwyciłem, że takie rzeczy tu się mogą stać. Serdecznie zapraszam każdego z osobna, jak i mamy z dziećmi i wycieczki. Zobaczcie oto światowe miejsce. Nie tylko tu jest cyrk i tak dalej, ale tak samo tu są noclegi, domki, apartamenty do wynajęcia. A wszystko gdzie? W Cyrkolandzie. U tego pana. Dzień dobry, jestem dzisiaj w Karpaczu. Suwenieri, pamiątki. Odcinek powoli dobiega końca. Dziękuję za oglądanie mnie.
Dziękuję za łapki w górę, za łapki w dół. Dziękuję za subskrypcję. A jeśli nie zasubskrybowałeś kanału, możesz to zrobić pod spodem, klikając ten czerwony przycisk. Ja się powoli z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!